Dzień dobry, kochani. W tym vlogu witam was w nowym samochodzie. W ostatnim vlogu, gdzie odbierałam samochód z salonu, nie było okazji się przyjechać, siąść do środka, bo od razu pierwsze co wyjechaliśmy z salonu, pojechaliśmy do garażu i tam impregnowaliśmy cały samochód, żeby go zabezpieczyć z zewnątrz, jak i od środka, także zrobimy to dzisiaj. Niestety pogoda nie dopisuje i pewnie słyszycie w tle kropelki deszczu. Pada strasznie i ma tak padać przez cały tydzień, więc stwierdziłam, nie czekam, nagrywam tą przejażdżkę z wami nawet w dniu, kiedy pada deszcz. No i właśnie zamieniliśmy się z Kacprem. Kacper podjechał tutaj na parking tym samochodem. Ja dałam mu nasz stary, on dał mi ten, no i zamieniamy się. I będę miała dzisiaj pierwszą przejażdżkę nowym autem, także jestem na maksa podekscytowana. Oczywiście w środku już siedziałam, w środek już widziałam. Wiem, co tutaj się dzieje, bo ten samochód tutaj w środku impregnowałam razem z Kacprem, także no mówię. Od środka już go poznałam, ale dzisiaj pokażę wam co i jak. No dobra, także od strony kierowcy, co tutaj w samochodzie się dzieje, mamy tutaj tą całą część otwierania szyb, zamykanie samochodu od środka, nawiewy, światła, kierownica. Kierownicę mamy taką bardzo miłą, mięsistą. Z tego co wiem, ja się aż tak nie znam, ale to jest kierownica sportowa. Także jest taka naprawdę bardzo miła w dotyku. Jak się ją trzyma, to trzyma się ją tak naprawdę pewnie. Tutaj mamy Virtual Cockpit. Tak to się nazywa w Audi, ale nie wiem jak się nazywa w BMW. Chodzi po prostu o to, że te zegary po odpaleniu silnika nie są standardowymi zegarami, tylko są po prostu takim wyświetlaczem. Już wam pokazuję. Tutaj mamy start silnika. Odpalamy, uruchamiamy samochód. No i właśnie w ten sposób wygląda ten wyświetlacz. Po prostu tutaj pokazuje się wszystko tak, jakbyście mieli normalnie zegary, ale w formie takiego wyświetlacza. Na kierownicy po dwóch stronach mamy taki szybki dostęp do niektórych funkcji samochodu. No ale kierownica jest naprawdę bardzo ładna. Może kiedyś sobie cyknę i będę miała nowe paznokcie, fotę na kierownicy taką, jak to jest, wiecie, modne na Instagramie. No i dobra, część środkowa samochodu. Mamy tutaj taki wyświetlacz, taki tablet. Mamy w tym samochodzie Apple Car, chyba się to nazywa Apple Car, tak mi się wydaje, że po prostu mam wszystkie opcje z telefonu w samochodzie i cały podgląd na wiadomości, na SMS-y, na Spotify. Mogę sobie, wiecie, przelatywać i korzystać tutaj, nie trzymając telefonu w ręce, żeby było bezpieczniej. Tak samo tutaj też może mi się wyświetlić nawigacja. Widzę szybki podgląd kalendarza naszego wspólnego, co się aktualnie dzieje, także super. Zobaczcie, nawet mam, która jest godzina, jaki mam zasięg i ile mam procent baterii w telefonie. Tutaj mamy, no, standardowo nawiewy i tak dalej. Tutaj jest fajna taka skrytka. Ładna, w środku można mieć bałaganik, tutaj jest ładowanie, indukcyjne telefonu, no i miejsce na kubeczki. Tutaj akurat mam kluczyk od auta, jakby ktoś był palaczem, to jest też, wiecie co, zapalniczka i miejsce na kabel USB. No i tutaj mamy gałkę do zmienienia biegów, ale to jest skrzynia automatyczna, więc tak naprawdę ja zmieniam tylko trzy podstawowe biegi, czyli D, czyli drive, N, czyli bieg neutralny i R, wsteczny. Teraz jest na P, czyli na parkowaniu. Tutaj mam ręczny w formie takiego po prostu guziczka. No i tak to w sumie się wygląda. Tutaj mamy tą gałkę, którą steruję całym wyświetlaczem. I samochód, powiem wam, że jest naprawdę całkiem spory. Ja zawsze miałam takie dziwne przeświadczenie, że z racji tego, że to jest jakby niższy samochód, to w środku będzie mniej miejsca. Nie wiem, czemu mi się tak wydawało. No mówię, mam porównanie z moim obecnym samochodem, którym dotychczas jeździłam, czyli Audi Q5. Tam ten samochód jest naprawdę duży. Możliwe, że tak na szerokość było więcej miejsca tutaj, jako pasażer czy kierowca, ale ogólnie nie jest źle. Na nogi jest dużo miejsca, inny typ samochodu, ale też jest super, także pod tym względem już się nie przejmuję. Dzisiaj jestem w ogóle w okularach, nie ubrałam soczewek rano i dlatego może się dziwicie, dlaczego jestem w oksach. No to właśnie dlatego, że zachłaniałam. Ale no, ruszamy, zrobimy sobie pierwszą przejażdżkę. Ogólnie ciutkę się stresuję, ale tak jak wam wspominałam w ostatnim filmie, ja już jeżdżę trochę czasu
ponad 2 lata w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów, z, można powiedzieć, podobną obsługą samochodu, więc raczej powinnam sobie poradzić. Kacper wczoraj mi wytłumaczył co i jak, gdzie, żebym dzisiaj wiedziała, wiecie, żebym nie popełniła jakiejś gafy tutaj na drodze, no bo szkoda nowego samochodu. No i jeszcze pod ostatnim filmem było sporo pytań, dlaczego kupiłam nowy samochód z salonu, że to się nie bardzo opłaca. Ja, kochani, mam samochód wzięty na leasing, mam swoją działalność, firmę i po prostu wzięłam samochód na leasing, także tak, wiecie, dla ścisłości wyjaśniam. No i dobra, testujemy. Na pewno będę czuła różnicę pod takim względem, że tutaj ten samochód jest niższy, jeśli chodzi o zawierzenie. Audi Q5 było samochodem w typie SUV, jeśli się nie mylę, tak się mówi, SUV, tak. Ja nie jestem żadnym specjalistą od samochodów, więc jeśli powiedziałam jakąś głupotę tutaj tłumacząc wam, co jest w aucie, to sorry. Mówię wam tyle, ile po prostu wiem. Telefon mi przerwał, bo zadzwonił, ale chciałam powiedzieć po prostu, no jeśli powiedziałam jakąś głupotę dotyczącą auta, mówiąc o jakimś tutaj, wiecie, wyposażeniu, które mam, tym, co mnie tutaj otacza, to sorry. Po prostu jakby mówię wam to z miejsca kierowcy, na tyle, ile ja wiem, co jest w tym samochodzie. Jeśli chodzi o jakieś systemy bezpieczeństwa, no to więcej wybierał Kacper niż ja, wiadomo. Ja, wiecie, jestem po prostu użytkownikiem, kobietą, która nie jest jakoś jakimś świrem motoryzacyjnym i po prostu mogę gdzieś tam, wiecie, czegoś wam nie dopowiedzieć albo coś źle wytłumaczyć, ale mam nadzieję, że jednak wszystko było okej, dobra, ruszamy. W Audi był taki plus, że was mogłam stawiać tutaj na podszybiu i aparat ładnie sobie stał na statywie, ale tutaj jest tak nisko, że niestety statyw się nie mieści, a jak kładę sam aparat, no to zjeżdża w dół, więc na razie musicie mnie widzieć z takiego widoku. Trzymamy hamulec, wbijamy R-kę i cofamy. Okej, jest faktycznie niżej, czuję się, jak teraz patrzę wokół siebie, że no jest niżej niż w SUV-ie, niż w Audi, ale jest fajnie, jest miło. Dobra, chciałabym pokazać teraz podgląd z kamery, ponieważ mamy tutaj kamery cofania. I tak to wygląda. Miałam też takie kamery cofania w Audi. Zobaczcie, te zielone kreski to są moje koła, jak są skręcone. No i podjeżdżam sobie i wszystko widzę dokładnie, co się dzieje. Zaczyna mi pikać już czujki cofania, bo zbliżam się do muru. No i dobra, wbiłam sobie teraz D, jazdę, jedziemy przed siebie, jedziemy na miasto i jadę tutaj z parkingu i postawię was znowu tam przy kierownicy, bo tak jak mówię, nie ma opcji, żeby postawić was tak po środku samochodu. Stawiam was znowu tutaj, no i jedziemy. Może trochę gubić ostrość, bo tak jak mówię, widzę sama, że zasłania trochę kierownica moją głowę. No ale jedziemy i powiem wam, że jest bardzo przyjemnie. Jest bardzo przyjemnie. Akurat jadę taką drogą, gdzie są dziury, no i czuję, że ten samochód jest bardziej sztywny niż Audi było, bo jednak jest trochę bardziej sportowy i pewnie dlatego tak podejrzewam. No ale jest fajnie, fajnie się prowadzi. Czuć, że jakby to wszystko tutaj jest takie nowiutkie, hamulce, tak po prostu na dotyczek hamują, więc super. Jadę taką wolną ulicą, gdzie nie ma jakiegoś większego ruchu, więc mogę wam to pokazać. Tutaj na szybie widzimy prędkość, z którą jadę. Widać, mam nadzieję, że to widać też na filmie. To jest właśnie taka jakby taki, nie wiem jak to powiedzieć. Nie wiem jak to powiedzieć, taki jakby mini projektor, który pokazuje mi właśnie prędkość, z którą jadę i ile mogę jechać obok, jest pokazane w znaku. I'm not gonna tell you what you're missing. You wouldn't listen anyway. But now that I'm here. YouTuberem motoryzacyjnym nie jestem, więc nie wiem, co jeszcze wam pokazać takiego, żeby było dla was jakoś specjalnie ciekawe, zwłaszcza wam, dziewczynom, bo ten kanał, mój w sumie każdy kanał instagramowy czy nie instagramowy, oglądają w większości dziewczyny, więc sama nie wiem, co mogłoby was jeszcze zainteresować. Przyciemniliśmy sobie szyby tylne i obie tylne pasażerów i szybę tylną od bagażnika. Mówiłam w poprzednim vlogu w sumie model samochodu, ale kto nie oglądał do końca vloga, bo powiedziałam pod koniec, to jest to BMW 320D diesel, więc fajnie, bo oszczędny, pali nam o wiele mniej niż Audi i to jest w ogóle ultra korzyść, bo Audi paliło nam naprawdę sporo, to jest jednak duży samochód, tam była benzynka, więc tamto spalanie było o wiele większe, tutaj jest bardzo przyjemnie, więc można jeździć na wycieczki i w ogóle nie liczyć, no wiadomo, no żartuję, nie, że całkiem nie liczyć, ale że nie trzeba się przejmować tym spalaniem, bo jest bardzo przyjemne.
byliśmy na takiej małej pierwszej przejażdżce, no to mieliśmy średnią około 5 czy 6, więc to jest naprawdę git, gdzie w Audi zwykle było to powyżej 10, zawsze powyżej 10. Tutaj wam jeszcze, pokażę wam jeszcze szybko ten dostęp do Spotify'a, tutaj akurat jestem na Spotify'u i zobaczcie, mam normalnie wszystko swoje playlisty, które ostatnio słuchałam, na przykład weźmy Trap Strefę, no i mamy tutaj normalnie, tak jakbyśmy w telefonie byli w Spotify'u, kawałki, możemy otworzyć losowo albo polecieć sobie po kolei od najlepszej aktualnie w Trap Strefie, także tak to wygląda, bardzo fajna opcja. Weszłam do domu, jest taka pogoda, jest tak zimno, że po prostu nawet w domu jest mi zimno, mimo że tutaj nie jest zimno, to przez tą pluchę za oknem po prostu wchodzę i jeszcze przez kilka minut chodzę po domu w kurtce albo w płaszczu. Jestem, no i tak jak mówię, pogoda jest tragiczna, średnio cokolwiek się chce, no ja wiadomo, od rana pracowałam, teraz wyszłam już z pracy i dla was nagrywam vloga, więc można powiedzieć, że dalej pracuję, ale tak wiecie, luźniej po prostu z aparatem robię wszystko to, co miałabym robić, no, ale podsumowując samochód, jestem zadowolona ze zmiany, coś innego, coś nowego, fajnie, fajnie jest, na jakiś czas coś zmienić, nie narzekam dalej na samochód poprzedni, będziemy go sprzedawać, nie narzekam na niego, wręcz będzie mi szkoda się go pozbyć, bo to był jeden z takich moich pierwszych, lepszych samochodów, którym naprawdę zrobiliśmy masę kilometrów, bo ma przejechane ponad 100 tysięcy, no i ponad 80 tysięcy jest zrobione przez nas, poprzedni właściciel bardzo mało jeździł, więc no... Naprawdę trochę tych kilometrów narobiliśmy do Warszawy, nie do Warszawy, nagrania. Teraz przez koronawirusa to wszystko ustało, bo na pewno w tym momencie Audi miałoby jeszcze więcej kilometrów, gdyby, wiecie, normalnie odbywały się wszystkie eventy i nagrania. Także tak jak mówię, podsumowuję samochód, jestem zadowolona i odzywam się do was później. Kolejny dzień i właśnie przyszedł do mnie kurier, przywiózł mi skrzynie ogrodowe, tarasowe. Jak wiecie, na jednym z ostatnich vlogów pokazywałam wam, jak robiliśmy nasz nowy taras, meble ogrodowe, DIY samemu, no ale nie mieliśmy gdzie trzymać poduszek na ten nasz wypoczynek nowy. Dotychczas te wszystkie poduszki po prostu leżały na środku mieszkania, no bo nie było na nie żadnego miejsca. Tak to wyglądało przez około ostatnie 7 dni. I jakoś, jak byliśmy z rodzicami, siedzieliśmy i mówimy, no mamy sobie zamówić skrzynię na taras, na te poduszki, żeby mieć je przechowywać, żeby nie zajmowały miejsca w mieszkaniu. No i moi rodzice wpadli na pomysł, że kupią nam takie skrzynie ogrodowe na prezent z okazji Dnia Dziecka. Nie mieli pomysłu, co nam kupić, a zawsze gdzieś tam, wiecie, coś tam od nich dostajemy, więc myśleli, że właśnie zapłacą nam za te skrzynie ogrodowe i bardzo miło dziękujemy, bo to powiem wam, dość spory wydatek, niby takie skrzynie ogrodowe, a sztuka kosztowała 160 zł. Wzięliśmy dwie, wymiary jak widzicie dość spore, 390 litrów, 143 na 53 na 57. No, zobaczymy, czy mi się udaje złożyć samemu. Jak mi się uda, to super, a jak nie, to poczekam na Kacpra. Były takie dwie części, szybko spróbuję je złożyć, zobaczymy jak mi to pójdzie. Okazuje się, słuchajcie, że tutaj nie ma instrukcji, a jest trochę części. Są jakieś śrubeczki, są jakieś zawiasy, więc ja jednak wstrzymam się z tym, poczekam na Kacpra. Kacper wrócił i złożył mi jedną z tych skrzyni, nie miał czasu na dwie, ale jedną już mam. Poupychałam wszystkie te poduszki tarasowe i no nie domyka się, także druga jest na pewno potrzebna, ale jak na razie jest git, jestem zadowolona, że chociaż już mam jakieś miejsce na tarasie, żeby nie trzeba było trzymać tego w domu. Ja teraz z kartonem po jednej ze skrzyni lecę do śmietnika i jedziemy do kuriera. Zadzwonił do mnie kurier, że przybywa do mnie paczka z cateringiem Barego, więc muszę ją odebrać, także jadę. Jestem już w drodze, jak widzicie, w starym samochodzie. Dzisiaj BMW jest w serwisie. Mamy zakładaną kamerkę na przód i na tył, rejestrującą jazdę, więc no dzisiaj, mówię, jeszcze jeździmy sobie tym. Jadę właśnie teraz po tą paczkę, już podobno dotarła, także
trzeba odebrać ją w miarę szybko, dlatego że tam wszystko jest po prostu świeże jedzenie dla Barego i wiecie, trzeba włożyć do lodówki. Mimo że w sumie pokażę wam, jak fajnie pies Otto pakuje to jedzonko, bo zawsze jest mocno zabezpieczone przed temperaturą, przychodzi chłodne, no ale wiadomo, no nie może stać cały dzień. Jeżeli było wysłane wczoraj, no to przetrwało całą drogę z kurierem, no i po prostu jak już dociera do mnie, no to muszę ją w miarę możliwości szybko odebrać i włożyć do lodówki lub zamrażalnika. W zależności od tego, jak dużo mam porcji dla psa, czy wszystko do lodówki, czy po prostu część trzeba zamrozić. Piękna dzisiaj w ogóle pogoda, piękne słoneczko, cieplutko, więc bardzo się cieszę i ma tak w ogóle też zostać przez najbliższe 2-3 dni, więc fajnie. W ogóle, słuchajcie, moja Wika ma dzisiaj imieniny i trochę zapomniałam, dopiero dzisiaj w sumie przypomniałam sobie o tym. Także po drodze jeszcze odbiorę paczkę, a potem podjadę do jakiejś może cukierni, kupię Wiktorii jakąś bezę albo jakąś babeczkę imieninową, coś takiego. No bo i tak jedzonko dla Barego jadę zawieźć do rodziców i tam rozpakować, więc no zobaczę się z moją siostrzyczką, złożę jej imieninowe życzenia. Wika stara się teraz żyć w miarę zdrowo, nie jest dziadostwo, je takie pyszne śniadanka zdrowe, więc kupiłam jej jednak soczek taki wyciskany z pomarańczy i batoniki zdrowe. Dobre kalorie, zawsze Asia, moja koleżanka, która jest dietetyczką, poleca te dobre kalorie, więc kupiłam jej kilka smaków. No i będzie miała taki mały prezencik imieninowy drobny. Jestem już u rodziców, mam paczkę, mamy napisane, że dla Barego, czyli to dla tego pana, który tutaj już przebiera nóżkami, bo chyba już czuję, że to dla niego, nie wiem czemu, ale i skąd, ale czuję. Otwieramy i może dam na podłogę i pokażę wam, jak ona wygląda w środku. Tak, dla pieska przepaczuszka, tak? Dla pieseczka. Marysia gogonkiem już macha, się cieszy. Otwieramy i wszystko, zobaczcie, właśnie zapakowane jest w takim, jak to nazwać, zabezpieczeniu. Odklejamy. W środku mamy jedzonko, wszystko jeszcze zimne, zobaczcie, widać normalnie, że jeszcze zmrożone, twarde, idealnie. Ogólnie to nie jest jeszcze pora jedzenia Barego, ale tutaj bardzo się prosił, żeby mu troszkę dać, więc dałam mu odrobinkę do miski, wcina sobie, bardzo mu smakuje ten catering. Na hasło Bary macie 40% rabatu na zakupy na pies Otto, na catering dla psiaka, także wpadajcie na piesotto.pl. Ja już kończę vloga, lecę do Wiktorii świętować jej imieninki. Z wami się żegnam i widzimy się niedługo w następnym vlogu. Buziak, pa!